Czyli co, wrzucamy poszczególne ośmiorniczki na rozgrzaną patelnię, żeby je trochę odsączyć od wody, tak? Mhm. Bardzo ciekawy sposób się tak wiją pod wpływem temperatury. A teraz to widać. No dobra, no to tutaj na przykładzie tych 4 sztuk było. Resztę będziemy wrzucać, to się będzie działo tak samo, a potem opowiem, co się robi dalej z niej. No, niesamowity to jest widok, jak te macki się wiją. I łapek się podnosi. Na sitko kładziemy i staramy się odsączyć sok. A? Czy jak to nazwać? Już raz przesmażone, jeszcze raz przesmażasz, tak? Tak. Ile razy taki proces? No kilka. Cztery? No pięć. Pięć. Czy pięć razy to samo? Teraz zobacz, jak się rozwija. Aha, co, a wtedy się tak zwinęły? No dobra. No i teraz tak, jak tutaj już mamy gotowe ośmiorniczki, to trzeba przygotować warzywa, czyli cebulkę, dymkę, normalną cebulę, jedną główkę. No i ile? 4 ząbki czosnku, tak? No, 3-4. Mhm. I jak ten sos będzie wyglądał? Na jakiej bazie? No chyba na cebuli czosnku, tak? Czyli na patelnię tutaj nie mytą, tylko bezpośrednio po tym posmażeniu do ośmiorniczek wrzucasz czosnek. Cebula. Na gorąco, żeby nie wpiła olej. O właśnie. No nie. Dobra, no niestety miałem telefon i nie byłem świadkiem dorzucania czosnku, no ale czosnek tutaj dorzucony teraz. Ale dorzuciłam wody z odparowany, odsadzonych papryk, żeby się już dusiło. Dobra, czyli teraz papryka, czyli pokrojona, świeża papryka. Tak. Pokrojona, a wcześniej, żeby się dusiło wodę, tą po odcedzeniu ośmiorniczek, którą zebrałaś, tak? Z sitka, co ciekawa. Tak. No to wszystko jasne. Tak to wygląda w obecnej chwili. Makaronik się gotuje jako dodatek. Sos cały czas dochodzi. Redukuje się, a nie dochodzi. A, redukuje się. Mhm. No makaronek od co też to wiadomo. Tu w międzyczasie podgrzałam ośmiorniczki. Czy one tu się teraz już podgrzeją, tak? Grzeją się. A na takim dużym ogniu wręcz. No bo one się muszą już kręcić. No i gotowy sos. Mhm. A tam w dodatku co przygotowane? Papryczki pili-pili, ale już nie tym razem piklowane, a nie świeże, tak? Tak. No i niestety wstyd domu. Była cytryna. To już się podsmaża, no kolor piękny. Kolor ma wyśmienity. No ale jeszcze troszkę sosu się wysmaża. Sprawiedliwie. No tak, sprawiedliwość musi być. No świetnie to wygląda. Ostatecznie wygląda tak? Nie, ostatecznie, bo jeszcze nie posypałam zieleniną. Aha, no dobra, no to jeszcze ta zieleninka tu pójdzie. No jest sprawiedliwie, bo ilość
była parzysta, natomiast no, uważam, że jestem większy, powinienem dostać więcej. Ach, to takie zasady już dawno w krajach Europy nie obowiązują. Może gdzieś w Azji, w Afryce. Natomiast my mamy równouprawnienie i na tym polega sprawiedliwość.